Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy, chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. Tak się ostatnio naszukałam w internecie piosenki dla Modusia, że... Tej na urodziny. Tak, właśnie tej. I dalej nie wiem nic. Czego ty znowu nie wiesz? Piosenka była bardzo ładna. Urodziny, urodziny. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Ale to twoje nie wiem, Ogonisiu, zaczyna być chorobliwe. To trzeba leczyć. Zejdź ze mnie. Czy ty naprawdę musisz się trzepiać? Czepiaj się płotu, a nie mnie. Jak nie pytam, to głupia i głupia ta mysz. A jak pytam, to chorobliwe i że leczyć się trzeba. Ty sam się lecz. Uspokój się, myszko. Ale się zaperzyła. Uszka na sztorc, ogonek zawinięty i kota udaje. A ty myślisz, że co? Najmądrzejszy z całej... No co? Pracowni komputerowej się znalazł. Spokój, kochani. Czy każda wasza rozmowa musi zacząć się od awantury? No niby nie. Pewnie, że nie. Powinieneś ustąpić. O, właśnie. Prawda? Przepraszam. Naprawdę przepraszam. Ty przestań płakać. Bo tam była taka piosenka. I ja chciałam... Tam. W internecie. Piosenka, której chciałam posłuchać. Posłuchajmy razem. Naprawdę? Posłuchamy? Na stacyjce pod makami, w cieniu szmaragdowej trawy, wagoniki i parowóz sapią, chętne do wyprawy. W każdym małym wagoniku biało, miękko i puchato siedzi królik przy króliku. Bardzo ładna piosenka. Ładna, ale ja chciałabym jej słuchać często i nie w internecie, bo modem cały czas pracuje i łącze jest zajęte i ja nie mogę, bo on mnie nie dopuszcza do sieci. Trzeba mieć płytę. Taka płyta nazywa się CD, albo jeszcze lepiej audio CD. No już nie płacz. Będziesz miała taką płytę z piosenkami zespołu Arfik. Chcesz? Naprawdę? Naprawdę. Chcę. A czy ty wiesz, myszko, jak działa taka płyta? To dowiem się wreszcie, czy nie? Dowiesz się, ale dziś ja nie będę ci tego tłumaczyć. Już i tak dziś namieszałem. Poproszę encyklopedię. A namieszałeś i to jak? A teraz masz muchy w nosie. A tak, Obrażalski, mam was dosyć. I mam właśnie połączenie z encyklopedią, niech ona wam wytłumaczy. Cześć wielka. Cześć kochani. O, po waszych minach widzę, że sytuacja jest krytyczna i trzeba szybko interweniować. Witaj encyklopedio. My tak zawsze. No my dyskutujemy sobie troszeczkę. Jeżeli tak wygląda dyskusja, to jak w takim razie wygląda kłótnia? Ale o co chodzi? O CD z piosenkami. To jasne jak słońce. CD od angielskich słów compact disc, okrągła płyta, czyli dysk, który zawiera muzykę w postaci cyfrowej, a odsłuchiwana jest w specjalnych laserowych odtwarzaczach. Jakich odtwarzaczach? Laserowych? Laser to taka jakby specjalna żarówka.
świecąca specjalnym światłem służącym do odczytywania płyty, czyli zapisanych bitów. To znowu one, tylko tym razem na płycie, a nie w komputerze. Ciepło, ciepło, a nawet gorąco. No to wszystko rozumiem. I taki laser jest w każdym odtwarzaczu, jak się powszechnie mówi, plików dźwiękowych. Znowu od angielskich słów audio file player. A taki odtwarzacz czyta, albo jak wolisz myszko, odgrywa zapisaną w bitach muzykę. Oczywiście nie robi tego sam, ale z pomocą programu rozumiejącego cyfrowy zapis dźwięku. Każdy odtwarzacz muzyki z płyt zawiera taki program. Piekielnie trudne, ale chyba rozumiem. Chociaż pewnie Moduś powie, że głupia jestem, bo... Profesorze! Ratunku! Co on robi? Wołał ratunek! Ratunku, profesorze! Nie, ktoś tu chciał dziś kogoś leczyć, a mi się wydaje, że Moduś powinien trafić do psychiatry. A myszki białe widzisz? Jedną i zaraz ją zamorduję. Tylko złapię za ten złośliwy ogonek. Ratunku, profesorze! Oho, zbliża się wsparcie. Witamy profesora. Może pan swoją siłą spokoju doprowadzi to towarzystwo do rozwiązania konfliktu. Co ty opowiadasz? Mała wymiana zdań w rodzinnym gronie. Raczej wzajemne zbiorowe skalpowanie się bandy czerwonoskórych, połączone z huraganem i trzęsieniem ziemi. To się w głowie nie mieści. Mamy pewne rozbieżności, jeśli chodzi o CD. Ona powinna być nie komputerowa, ale dyplomatyczna. Zmarnowany talent. No to ja dyplomatycznie znikam w sieci. Profesorze, jak się robi płyty CD? Krążek, na którym znajdują się dane zapisane w sposób cyfrowy, za pomocą zer i jedynek. Płyta CD ma średnicę 12 cm. Proces odczytywania czy zapisywania informacji odbywa się w sposób następujący. Wkładamy do nagrywarki i laser, który w niej się znajduje, porusza się od jej wewnętrznej strony po spirali aż do jej wewnętrznej strony płyty CD. Zmienia on swoje natężenie, powodując powstanie wgłębień w powierzchni płyty albo pozostawienie płaskiej powierzchni. Laser ten porusza się wzdłuż ścieżki i napisuje takimi informacjami, głębieniami i płaskimi obszarami cały obszar płyty. Gdy chcemy odczytać informację, taki sam laser, tylko o innym natężeniu, świeci na powierzchnię płyty i w zależności od tego, czy trafi na ten dołeczek, który nosi nazwę pitów, lub na land, czyli nienaruszony obszar płyty, odbija się światło od płyty, odczytuje tą zmianę kąta padania światła jako 0 lub 1, czyli informację, dzięki której komputer jest w stanie rozpoznać dane na niej zawarte. Z programami też są takie płyty? W ten sposób zapisujemy zarówno informacje, jak i filmy, dokumenty, ale równocześnie metoda jest taka sama przy tworzeniu i nagrywaniu płyt audio. To się niczym nie różni. Nie wiem, czy pamiętacie, jednak płyty z muzyką kiedyś wyglądały zupełnie inaczej. Były to duże, czarne krążki, średnicy 30 cm, które notabene się bardzo szybko niszczyły. Dzisiejsze płyty audio, płyty CD, są spadkobiercami tamtych płyt. Jednak nie niszczą się tak jak tamte. Te czarne płyty winylowe kiedyś były krzykiem techniki. Można było w dowolnym momencie, można było przeskakiwać na dowolny fragment utworu i odsłuchiwać go. Dzisiaj to może się wydawać normą, jednak w dobie kaset magnetofonowych, ci co pamiętają, wiedzą, jakie to było bardzo pomocne. Naprawdę? Płyty winylowe od dzisiejszych płyt CD audio różnią się tym, że wtedy zapis był analogowy. Dzisiejsze krążki są wszystkie zapisywane w postaci cyfrowej. Poza tym słuchanie muzyki odbywało się przy pomocy igły mechanicznego urządzenia od strony zewnętrznej, czyli zupełnie inaczej niż dzisiaj. W dzisiejszych czytnikach CD, w zwierzach stereo, używamy laserów, które odczytują dane od środka płyty przy pomocy silnej ścieżki światła. To gdzie ja położyłam swoje ulubione białe króliczki? Aha, są!
audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Iwo Software www.iwo.pl oraz piosenki zespołu dziecięcego Arfik pod dyrekcją Ryszarda Leoszewskiego. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.